do czasu 35 roku życia jesteśmy pod opieką natury, bo ona wie, że mamy przedłużyć gatunek ludzki, a potem musimy niestety zadbać o siebie. Wszystko nam powoli wygasa. Powoli. Także u mężczyzn koło 40 roku życia mogą pojawiać się objawy spadku testosteronu. Już znacznie wcześniej u mężczyzn, bo już po 30 roku życia może się obniżać testosteron o 1% co rok. Czyli mężczyzna nie ma menopauzy, nie ma ostatniej miesiączki, ale tak samo przekwita jak kobieta i też może mieć podobne objawy, zwłaszcza ze strony mózgu,